mówiąc, jestem oburzona tym, co było i nie bardzo nie chciałabym się wypowiadać, bo za dużo emocji i tak chciałabym coś. Jezu, jestem wstrząśnięta tym, co się działo, bo to nie było dobre, nie było w porządku. Mhm. Także słyszeliśmy głos prezydenta, ale nie widzieliśmy go, bo nam nie pokazano. Czyli nawet wideokonferencji nie było, tylko powiedzmy tak jakby rozmowa przez telefon. Nie, to była wideokonferencja, ale bo myśmy słyszeli prezydenta, niestety nie było go widać. Mhm. Wypowiadał się prezydent, powiedział prawdę o tym, co było, co zrobił dla nas, wszystkich. Mhm. Było dużo emocji, był Mikołaj Potocki również, pani prezydentowej niestety nie było, bo nie dało rady. Mhm. I mieliśmy mieszane i nieciekawe uczucia, jeżeli chodzi o to, co się zadziało. Tak, rozumiem. Powiedz mi w takim razie, jaki jest stan zdrowia pana prezydenta? Oczywiście jest to, co można, że tak powiem, powiedzieć, no bo tutaj suwereni się pytają na live'ie, co się dzieje z panem prezydentem, jaki jest stan zdrowia, biegają różne informacje po internecie, no i w tym momencie powiedzmy tak, biega informacja, że pan prezydent ma wybite zęby, że coś się, że tak powiem, zadziało. Nie wiemy, co się zadziało, bo tego nie powiedział. Mhm. Jedynie powiedział, że miał mały wypadek i faktycznie było słychać, że są pani. Także nic więcej powiedzieć w tej kwestii nie mogę, bo nie wiem. Jedynie co, że pogorszył się stan zdrowia pana prezydenta, tak. Ale kiedy będą badania, czy będą badania, tego nie wiem. Czyli jednym słowem nie zostało to jeszcze, że tak powiem, przekazane do informacji publicznej. Natomiast czy jest w ogóle jakiś wyrok na pana prezydenta, oprócz tych, które tam biegały po internecie, na przykład tam z Trybunału Narodowego i z tego typu no takich nie do końca prawnych instytucji? Nie ma. Nie ma. Tak, nie ma, więcej nie wiem. Widziałam tylko numer prawa, to co było udostępnione, ale z jakich artykułów, nikt nic nie wie. Jasne. A powiedz mi jedną taką rzecz. Jak to w tej chwili jest, ponieważ wielu suwerenów zadaje pytania, dlaczego prezydent został pozbawiony chociażby ochrony Gwardii Bezpieczeństwa Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej. Co zresztą, że tak powiem, się stało, tak? No, można go przypuszczać przez kogo, ale jak to w tej chwili jest? Jak to się, że tak powiem, odbywa? Czy wiesz coś na ten temat? Na temat ochrony prezydenta. To wiem, że po internecie latały dekrety, które nie są ważne, o któryśmy wcześniej rozmawiali. Tak. I spowodowało to wiele problemów. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę dowódców wobec prezydenta, to już trzeba pytać samych dowódców. Mhm. Rozumiem. Czyli jednym słowem, w tym momencie, no, jest dużo znaków zapytania. Za dużo.
za dużo jest tych znaków, nie wiem wszystkiego, nie wiem po prostu, co się dzieje. No wiem, jak jest, po prostu. Nie zrobię, tylko to wiem. Jasne. Jasne. No cóż, ja się na ten temat też odnosić nie chcę. Powiedzmy tak, no, my cały czas działamy, chociaż dużo ludzi nam zarzuca to, że nie działamy, że nie próbujemy prezydenta w żaden sposób chronić. No, ani też, że tak powiem, nie próbujemy zadziałać, żeby prezydenta wydostać stamtąd. No, działamy, tak? W pewien sposób, to, oczywiście. No to jest ich mylne zdanie. I tylko tak. Tyle powiem. Rozumiem. Ale powiem ci w ten sposób. Padały różne, że tak powiem, twierdzenia. Jak ty się odniesiesz do tego jako pielęgniarka, że no, zostały mu wybite, bądź też wyleciały w jakiś tam inny sposób zęby, które były, że tak powiem, wstawione. To pytanie do stomatologa bardziej niż do mnie. Czy jest możliwość, że takie implanty wylecą z kości? Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, nigdy nie, znaczy miałam do czynienia ze stomatologią, tak? Bo sama chodzę do dentysty, ale żeby coś takiego jest możliwe, to naprawdę trzeba